Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to, with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. Jako że dziś jest niedziela, to wydaje mi się, że to jest taki najlepszy dzień właśnie, żeby się zrelaksować, żeby coś sobie ugotować i obejrzeć na przykład świąteczny film. Bo dzisiaj tak naprawdę ten film jest o świątecznych filmach. Chciałabym się z Wami podzielić różnymi tytułami, które ja polecam i też Wy polecaliście mi na Instagramie, więc ja te tak naprawdę wiadomości Wasze, Wasze polecenia udostępniam Wam, żebyście mogli sobie obejrzeć właśnie fajne filmy świąteczne. Dlatego, że wiem, że w ciągu tygodnia nie ma pewnie większość z Was czasu, żeby w ogóle włączyć telewizor, a niedziela jest takim dniem, że można sobie odpocząć. Już wiele z Was napisało mi, że dom już jest udekorowany, że niektórzy mają choinkę, więc fajnie by było obejrzeć sobie właśnie taki świąteczny film w gronie rodzinnym, przygotować sobie jakąś fajną kolację czy jakieś smakołyki i spędzić sobie właśnie czas z rodziną przed telewizorem. Będziemy robić pizzerinki i potrzebna nam jest oliwa albo olej, ciepła woda, mąka, sól, cukier i drożdże, jeżeli macie, my nie mamy. Najpierw dodajemy mąkę, tak na oko. My dzisiaj nie będziemy robić dużo tych pizzerinek, bo w sumie to jedliśmy obiad niedawno. Więc potrzebna nam mąka, szczypta soli, szczypta cukru. O nie, trochę za dużo. Dobra, teraz trzeba to wymieszać. Jeżeli macie łyżkę, to możecie zrobić to łyżką na przykład. Dodajemy teraz olej albo oliwę. No i na koniec dodajemy wodę ciepłą. Dobra. I teraz proszę mojego babyka, żeby tutaj wymasował to ciasto i zrobił to ciasto. Oczywiście polecaliście mi najwięcej Kevin Sam w domu, więc to możecie obejrzeć po raz milionowy zapewne. Ale myślę, że Kevina możecie troszeczkę odsunąć, albo są też filmy, które być może jeszcze nie obejrzeliście, a fajnie było je obejrzeć właśnie podczas świąt. Pierwszym filmem, który Wam polecam, to jest dosyć nowy film, nazywa się, już Wam mówię, Randki od Święta. Też mi to polecaliście na Instagramie, ja to widziałam już ten film, jest naprawdę bardzo fajny do obejrzenia właśnie wieczorem. To jest taka komedia romantyczna, myślę, że większości z Was się spodoba. Dobra, teraz będziemy robić sos do pizzerinek. Wy możecie zrobić go z koncentratu pomidorowego i pomidorów. Ja koncentratu nie mam, tylko pomyślałam, mam jakiś sos do spaghetti, więc zrobię go z takiego sosu. Mam tutaj część pomidora, więc zrobimy z części pomidora. Dobra, więc kroimy pomidora. Kroimy kawałek cebuli. To nie przesadzam z cebulą, dlatego dzisiaj taka mniejsza część niech będzie. Dobra. I teraz dodajemy koncentratu pomidorowego albo sosu. Ja daję to od razu. Nie dodaję później, oddaję od razu. I łyżkę tego sosu, który Wam pokazywałam wcześniej. On tak wygląda. Nie mam łyżki, więc... Oj, dobra. Widzicie? Tutaj jest taka jakby fasolka. No i teraz czas najwyższy to wszystko zmiksować. Wszystko. Znaczy tniemy bardziej niż miksujemy. Możecie zobaczyć, jaka masa tutaj wyszła nam.
Teraz trzeba to ugotować, na patelnię wrzucić, żeby to było gęściejsze. Kolejnym filmem, takim bardziej na czasie, bo o randkowaniu w internecie, ale ma podłoże świąteczne, jest to film, który się nazywa Miłosna Pułapka. Oglądałam ten film, uśmiałam się, jest też naprawdę fajny do obejrzenia właśnie głównie z drugą połówką, można się naprawdę dobrze uśmiać. Pisaliście mi też, że na Netflixie jest coś takiego jak Last Christmas, ale ja nie znalazłam tego filmu, więc jeżeli macie link, to możecie mi podlinkować w komentarzu. Nie wyskakuje mi, być może dlatego, że musiałabym zmienić VPN, ale nie wyskakuje mi, więc tego filmu nie widziałam, ale bardzo duża część z Was właśnie pisała mi o tym filmie, więc polecam go Wam, a ja jak go znajdę, to oczywiście też go obejrzę. W tym czasie, jak mamy sos na patelni, on się nam podgrzewa, to możemy pokroić sobie na szybkości składniki, które chcemy dodać na tą mini pizzerinkę. U mnie to będzie papryka. Po prostu ją skroję na takie plasterki. Czerwona papryka, moja ulubiona. Kiedyś najadłam się tyle papryki, że później brzuch mnie bolał. Ale papryka to jest zdecydowanie moje ulubione warzywo. Kurczę, to jest za grubo ją kroję. Dobra, tyle wystarczy, tyle dla mnie. Kolejnym filmem, którym Wam polecam, jest to Kronika Świąteczna. Jest to taki bardzo przyjemny film o świętym Mikołaju. Bardzo duża część z Was też polecała film, a raczej bajkę, tak mi się wydaje, bo jeszcze jej nie oglądałam. Przepraszam, że tak za nos się dotykam, ale no, zatoki. Polecaliście mi taką bajkę, która miała podobnież nominację do Oscara i ona się nazywa Klaus. Nie oglądałam tego, myślę, że być może dzisiaj sobie obejrzę właśnie ten film, bo bardzo, bardzo chciałabym go zobaczyć, bo bardzo dużo Was mi ten film, bajkę polecało. Tutaj już mamy sos zrobiony, on jest jeszcze gorący, więc tak go odstawię, ale zanim go odstawię, to dodaję troszeczkę oliwy z oliwek. Tutaj już mamy sos pomidorowy zrobiony, dodałam trochę oliwy z oliwek, ale później to rozmieszam. I teraz będziemy robić sos czosnkowy, mam tutaj już jogurt naturalny i możecie dodać łyżkę majonezu, jeżeli macie ochotę, dodaję trochę oliwy z oliwek i dalej dajemy oczywiście czosnek, jeszcze troszeczkę wrzuciłam taką trochę końcówkę. Wcisnęłam tutaj już czosnek, dwa ząbki czosnku, dodam jeszcze czosnek w proszku, ale tylko troszeczkę. Następnie dodajemy bazylię, to się mówi? Mam w tym, bo mi się zepsuło, tutaj była sól, ale zepsuł mi się ten, więc... Następnie pieprz, sól, mieszamy i na koniec ja jeszcze dodaję cytrynę, wyciskam cytrynę, tyle wystarczy. Pisaliście też jeszcze o filmie Holiday, polecaliście Cztery Gwiazdki, właśnie Klaus, Święta Last Minute, Wesołych Świąt, Chłopiec zwany Gwiazdką i tutaj jeszcze bardzo dużo było polecenia z Święta, Święta i znowu Święta. I ja właśnie też tego filmu nie oglądałam, bardzo chciałabym go obejrzeć, także dzisiaj albo Klaus, albo właśnie Święta, Święta i znowu Święta. Sprawdzam, bo sobie otworzyłam tej przeglądarki już z tymi filmami, sprawdzałam, czy które oglądałam, a które nie. Dobra, ciasto. Jeżeli macie drożdże, to musicie czekać, jeżeli nie macie drożdży jak ja, to po prostu tniecie na małą część. Ja robię to niechlujnie, a to dlatego, że nie chce mi się. To jest przekąska tylko dla mnie i dla babyka, więc nie mam niestety sreberka, więc wysmarowałam blachę olejem, oliwą. Więc kładę tutaj jedną. Teraz zrobię drugie. Następnie potrzebny jest nam widelec, bo musimy trochę przekuć to ciasto. Przedziurawione, czas na sos. Już się trochę schłodził akurat. Dajemy sos. Czas na
suszenie mozzarelli. Ale zanim, no to sobie wsadzimy od razu. A może nie, najpierw położę ser. Dopiero to mi się przypiecze. Mam takie nachosy, więc je wyciągnę też do pizzerinek. Więc tak wygląda nasza kolacja. Tutaj mamy te pizzerinki, dodałam na wierzch fetę. Mamy tutaj nachosy, sos pomidorowy, sos czosnkowy. I tak będziemy sobie siedzieć przy choince. Ja mam tutaj masażer na nogi. I tutaj będziemy zaraz oglądać film świąteczny. Jeżeli jeszcze jakieś filmy polecacie, to możecie pisać oczywiście w komentarzu, żeby to nam się zebrało, żeby każdy mógł sobie skorzystać właśnie z tej listy takiej filmów świątecznych, żeby już była taka właśnie lista, żeby każdy mógł sobie wejść, okej, ten obejrzałem, tego jeszcze nie, sprawdzę, żebyśmy sobie wszyscy mogli korzystać właśnie z takich propozycji filmów. Not